Vlogmas dzień kolejny. Dobrze, proszę Państwa. Pielęgnację poranną należy zrobić. O godzinie 12. Chociaż wstaliśmy o po 7, ale nie było jeszcze na to czasu. Niestety. Co my byśmy tutaj dzisiaj? Co my byśmy tu dzisiaj? A więc, proszę Państwa. Buzia. Patrzę tam w usterko. Buzia umyta. I teraz tak. Na początek zawsze będę tu jakiś serum. I normalnie używam najczęściej serum z witaminą C na przebarwienie. Oczywiście marki Mie, mojej ulubionej. Ale też mam, słuchajcie, serum od Liren, witamina C plus E. To jest serum, który lubi bardzo moja siostra. Więc ostatnio jak kupowałam jej, to kupiłam również sobie. I może dzisiaj je spróbujmy. Leciutkie, żelowe. Tak to ładnie pachnie. Całkiem fajne. No widzicie, no mówiłam wam o mojej cerze, co tu się dzieje. Tragedia po prostu. Już nie wiem, co z tym robić za bardzo. Więc mamy to. Pod oczy. Nie mam teraz nic fajnego. Skończyłam taki krem kawowy z marki Lilo. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Masło kawowe, takie bardzo ciężkie, bardzo bogate, takie oleiste, tłuste, z kofeiną. I to był taki duży słoiczek i tak długo je męczyłam, że nie wiem, co teraz sobie fajnego sprawię. Więc jeżeli macie coś fajnego do polecenia pod oczy, to polećcie. A teraz mam taki zapychacz trochę z braku laku, czyli żel pod oczy i na powieki szałwiowy z ziai, żeby chociaż cokolwiek pod oko nałożyć. I krem do buzi, to jest Neutrogena Clear and Soothe. Krem do twarzy z kurkumą. Lekki, beztłuszczowy, nawilżający krem z kurkumą. Nawilża, łagodzi zmęczoną, podatną na wypryski skórę. Nie barwi, nie zatyka porów. I faktycznie tak jest. To jest też moje chyba drugie opakowanie. Lubię też żele do mycia twarzy z tej serii. Bardzo lubię, jak on pachnie. Także. Tak, no i co? Dzisiaj w planach jest zamontowanie Zośce śpiworka w foteliku. Jak już jest jeden stopień na zewnątrz, to już trzeba. Wcześniej jeszcze jeździła z grubym kocem. Więc musimy to ogarnąć. Musimy zrobić jakiś obiad, bo mam tylko zupę. Musimy zrobić jakiś obiad. No nie wiem, czy gdzieś dzisiaj pójdziemy, czy coś zrobimy, bo dlatego też jestem w szlafroku, który noszę raz na 3 lata, bo czuję się jakoś tak średnio. Także tyle z mojej pielęgnacji porannej. Tak ona wygląda. To są moje ulubieńcy. I ostatnio, jeżeli chodzi o kosmetyki, tak jak może zauważyłyście, jak w jednym z poprzednich vlogów pokazywałam wam, czym się malowałam, to w tym koszyczku, z którego wyciągałam te rzeczy do makijażu, to jest wszystko, co ja mam w tym momencie do makijażu. Tak samo z pielęgnacją. Staram się też mieć tego niedużo. Zupełnie zmieniłam podejście. Jeszcze parę lat temu to ja miałam 3 szuflady w komodzie kosmetyków, a teraz staram się mieć naprawdę niedużo, zużywać wszystko do końca, w terminach ważności, nie trzymać różnych rzeczy otwartych po 2 lata i nie wiadomo po co. I no i wracam sobie do tych rzeczy ulubionych. Jeżeli testuję jakieś nowości, to się najpierw 5 razy zastanawiam, co chcę i czy na pewno warto. Tak się staram bardziej racjonalnie z głową do tego podchodzić. Jeszcze może nałożę coś na usta. Znacie to? To jest z Oriflame'u. Dostałam to od kogoś, nie wiem, czy się na to mówi miodek? Taki bardzo uniwersalny balsam, który możecie używać do ust, do skórek wokół paznokci, na łokcie. Wszystkie suche miejsca, taka trochę maść, balsam, bardzo fajna sprawa. Kto to wie?
biegnie do mnie. Mamy! To? To do dzieci. Jeszcze? Tak. Zaraz przyjdę do was, dobrze? Już mama kończy, tutaj się kremować. Idę na coś. Update wygląda tak, że jest koszmarna pogoda. Jest po prostu ciemno, jakby był środek nocy, a jest środek dnia. Ale udało nam się ogarnąć Zosi śpiwór do wózka. Udało nam się zjeść pyszny obiad, czyli pulpeciki. Więc fajnie. No i co? I dzisiaj chcę już wprowadzić w końcu pierwszy akcent świąteczny, czyli zacząć już powoli myśleć o ozdobach świątecznych. I bardzo chcę zrobić taki wianek bożonarodzeniowy, ozdobny, świąteczny, taki na drzwi. Ale patrzyłam na taką bazę do tego, taką obręcz styropianową. Ale będę musiała chyba czekać, nie wiem, kilka dni tam było, czy nawet prawie tydzień, bo jeszcze jest weekend swoje po drodze. Musiałam na Allegro zamówić. Więc pomyślałam, że mam taką obręcz metalową, taką jak do makram. I może po prostu pokombinuję, żeby nie musieć zamawiać, a może to i lepiej, żeby kolejnego plastiku nie zamawiać. Więc chciałam taki zrobić, taki ciemnozielony, z suszonymi jabłkami, więc zobaczymy, jak nam to pójdzie. No ale ogólnie to mam taki spadek formy, mi zdecydowanie brakuje światła, brakuje słońca i takiego długiego dnia i to, że jest tak szybko ciemno, to bardzo mnie demotywuje. No i na dodatek, pamiętacie, że wczoraj sprzątałam dzieciom pokój? Mamy to cica! Czekaj, widać jak to wygląda? Widać. No! Mamy tu, na to. No? To jest lizak? Tak, cica. To jest dla mamy lizak? Tak, i tak. No tak. To weź ten? No tak. Aha, to zamieniamy się, proszę. Ten jest dla mnie. Ale mi dałaś lizaczka, dziękuję. Dziękuję. Tu? Tego mam spróbować? Tak. To są lizaki czy lody? Okej. Lody? Tak. Śmietankowy. Śmieszny? Co jeszcze masz fajnego? Tak. Ty wziąłeś krzesełko i wszystko sobie wysypałaś. No. Z regału. No tak. To? A to jest jaki? Ja. Twój? Tak. Jednak twój. A mój? Dzięki. A to jest lizak czy lód? Lody. Lody. Dziękuję. A ile kosztuje? Proszę, pieniążki, płacę. Proszę. Kocham cię, wiesz? Tu. Aha. Ja tutaj. Kasę będziesz miała, będziemy znowu można kupować. I tutaj. Tu. Dobrze. No to się bawimy. Jajki.
więc wieniec zrobiony, gotowy. Jestem bardzo zadowolona i dumna. Uważam, że jest taki piękny i taki mój, w takim moim stylu. Nie mogę go jeszcze powiesić na drzwi, bo nie wiem, jak go przymocować. Nie mam na to jakiegoś pomysłu i patenta Alberta nie ma, więc jak wróci, to mam nadzieję, że mi to zrobi. A padła mi żarówka w przedpokoju, więc no pokazałam go wam po prostu na ścianie. Zdjęłam obrazek i pokazałam wam na ścianie. Przewrócisz mnie? Także teraz zbliża się godzina kąpania, ale najpierw musimy tutaj poogarniać. Nie poogarniać ten bałagan i no, na dzisiaj to tyle. Dajcie znać, czy już zaczynacie ozdabiać dom i jakie macie ozdoby. No i czy macie już tą choinkę, no bo jak wiecie, niektórzy już mają. Będziemy mieć za kilka dni. Do usłyszenia następnym razem. Buziaczka. Pa!